Siemanko, a dzisiaj taki deser od firmy Erman. Chyba tak to się wymawia, nie wiem. Jest to deser czekoladowy z bitą śmietaną i ma w 100 gramach 82 kalorie, 5 gramów węglowodanów, 2,4 grama tłuszczu i 10 gramów białka. Otwieramy. Na górze widać bitą śmietanę. Spróbujmy najpierw tego. Dobra. Teraz razem z deserem. Słuchajcie, bita śmietana bardzo dobra. Ten deser czekoladowy też dobry, ale troszeczkę za mało słodki. Ale jest to pierwszy deser firmy Erman, który mi smakuje. Gdzie nie żałuję wydanych 5 zł na ten deser. No dobry jest. Mogę go polecić i może nawet jeszcze kiedyś go kupię. Dzień dobry, ogarniamy kalorie i lecimy na Olimpię. A wczoraj było energetyki, proszek 50 kalorii, buraczki plus śledzie 970 kalorii, 4 razy jogurt naturalny 300 kalorii, 4 razy berlizo 880 kalorii, łącznie 2200. Spaliłem 1400 życie, ćwiczenia 100, sauna 100, łącznie 1600. Niestety 600 na plusie. Cześć. Ważenie, tabletki, idziemy na Olimpię. Mam nadzieję, że jesteście gotowi na świetne zakupy ze mną. Kurde, chyba nigdy nie schudnę. A to wszystko przez Olimpię, bo zawsze na Olimpii nakupię dużo jedzenia i później muszę to wszystko pozjadać. A jakbym nie kupował jedzenia, nie miał jedzenia w domu, to bym nie jadł i myślę, żebym wtedy schudł. Dajcie znać, czy to dobre rozumowanie. Kurde. Nie będę pił energetyka, zawsze mam w niedzielę identyczny problem. Piję energetyka, idę na Olimpię i tam mi pęcherz rozrywa. Dzisiaj będzie bez energetyka rano. Zawsze mój pęcherz później cierpi przez 2 godziny. Lecę, pa. Trzymajcie za mnie kciuki, przyjaciele. Siema, czas się pochwalić moim holem zakupowym z Olimpii i dzisiaj było naprawdę grubo. Rzecz numer 1, jogurt Go Active, wysokobiałkowy z owsianką. Powiem wam, naprawdę turbo smaczny. 50 groszy za sztukę. Grubo, nie? Ale to nie wszystko. Mleko kokosowe. Naprawdę zajebiste. Złoty 50 zł za sztukę. No i teraz dam wam czas. Możecie strzelać, ile kupiłem. Otóż kupiłem jogurtów 100 sztuk. Czyli za 50 zł. A mleka kupiłem 8 sztuk. Czyli za 12 zł. Czyli mleko i jogurty 62 zł. I powiem wam, że to wszystko, co byłem w stanie przynieść, ale przyszedłem do domu, była około godziny 13 i pomyślałem sobie, kurczę, mam tyle jogurtów, ale nie mam żadnych owoców, trzeba iść kupić owoce. I poszedłem na Olimpię drugi raz. No i ogólnie tak, były mandarynki 2 zł za kilogram, wziąłem 6,5 kg, czyli 13 zł. I te wszystkie banany, co tu widzicie, to za 5 zł kupiłem cały karton. No już takie są przejrzałe, ale mam nadzieję, że jak się je poobiera i wkroi do sałatki, to będą dobre. Więc to wszystko, co tutaj, to 18 zł. A to z 15 kilo waży. No ale oczywiście to nie wszystko. Dalej mamy kilka kilogramów truskawek za dyszkę. Dalej mamy te dwie miski winogron też za dyszkę. I dalej mamy pomidory malinowe i tam pod pomidorami są papryki. Tego też chyba za 8 kilo, też za dyszkę. Czyli tak, dyszka,
dyszka, dyszka. W ogóle tutaj wam pokażę, bo podliczyłem sobie. 100 jogurtów 50 zł, truskawki dyszka, banany piątka, mandarynki 13, pomidor, papryka dyszka, winogron dyszka, mleko 12, łącznie 100, co do grosika. Mam nadzieję, że dobre zakupy. Jak za 100, to tak można żyć. Jakby ktoś był ciekawy, jak po 4 godzinach prezentuje się sytuacja z sałatkami, to słabo. Na razie mam tylko wszystko poobierane, poważone i policzone kalorie. I na razie ta sałatka owocowa ma 7800, ale wejdzie jeszcze jogurt naturalny, także będzie miała trochę więcej. Ale trzeba to wszystko pokroić. Na szczęście mam tego wariata, który dużo mi przyspiesza pracę, szczególnie z winogronami i truskawkami. Bo mandarynki niestety trzeba nożem, banana też chyba. A no i są dwa pełne kosze po kilka kilogramów odpadków, śmieci. Brum, 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 brum. Że zawsze w niedzielę dochodzę do takiego wniosku, że kurczę, te parę godzin spędzone w kuchni to pewnie mógłbym lepiej wykorzystać. A wtedy się cieszę, że mam to. Tak myślę, że przynajmniej raz w tygodniu godzinę życia mi zaoszczędzę. A przez tą godzinę można sobie poćwiczyć. Albo zmontować coś na YouTube, jakiś film. A nie stać w kuchni, nie? Także jak tego nie macie, to sobie kupcie, zajebisty jest. Prawie skończony. Co prawda samych owoców wyszła cała micha. Dorzucę jeszcze trochę jogurtów. Dorzucimy mleko, które dzisiaj kupiłem. I słodziki i armaty. I będzie gitara. A jutro zapraszam na robienie sałatki z pomidorów, ogórków. Papryki. Nie mam ogórków. No dobra, szybkie podliczenie naszej sałatki. Łącznie wyszło 15,5 kg, 8750 kalorii. W 100 gramach 56,5 kalorii, czyli całkiem spoko. Postanowiłem, że pokażę wam jeszcze moją lodówkę, bo chyba przesadziłem. Nie wiem, jak ja to zjem, ale chyba za tydzień na Olimpię nie pójdę. A więc szybki rzut oka na moją lodówkę. I jak widać, wypełniona jest po brzegi, aż wystaje z półek. No pięknie, przynajmniej mam ogarnięte jedzenie na tydzień. Może nawet na dłużej.
losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you mean? We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness.